restauracja, którą odwiedziłem, jest zamknięta od 2012 roku. Upłynęło już 8 lat, od kiedy przestała przynosić zyski, a wraz z tym faktem popadła w długi. Z czasem nagromadziło się ich tyle, że sprawą zajął się komornik. Kiedy Skarb Państwa przejął restaurację, okoliczni mieszkańcy często odwiedzali to miejsce. Obecnie jest otwarta praktycznie z każdej strony. Gdy zajechałem na miejsce, przy restauracji bawiły się dzieci, elementami wyposażenia restauracji. Jednak mimo wszystko większość wyposażenia została. Restauracja jest połączona z kręgielnią, jednak jak widać i to nie przyciągnęło klientów. Zamkniętych restauracji i wiele innych obiektów w Belgii jest mnóstwo. Mam nadzieję, że uda mi się je znaleźć i Wam pokazać. Zapraszam na film. Cały mechanizm kręgielni. Tu spada kule. Całe piwa pozamykane. Tak właśnie wygląda restauracja. O, tu była kuchnia. Mimo to, że tu są wszędzie otwarte drzwi, naprawdę bardzo dużo rzeczy zostało. Zobaczcie, że tu jest nawet cały sprzęt do kebabu. Ciekawe, czy działa jeszcze. Pewnie tak. Tu raczej wszystko działa. Takie ładne talerze. Ma made in England, z Anglii sprowadzone.
Niestety nie mogę tu teraz świecić, bo tutaj wszystko widać. Zauważcie to. Nie da się odkręcić. Tu mamy ładną beczułkę. Z takimi kielonami. Bardzo ładne. Teraz ktoś grzebie przy aucie. Nie będę... Kurde, nie mogę teraz za bardzo przejść tędy. Nie może mnie zauważyć. Chyba, że zrobię to szybko bardzo. Pyk. Dobra, udało się. Tutaj nie widać nic za bardzo. Ale jest tutaj bardzo dużo stolików. Tu najprawdopodobniej restauracja przyjmowała gości. Szkoda, że nie mogę tu zaświecić. Naprawdę tu wygląda pięknie. Tutaj był kominek. Być może były tutaj też przyrządzane różne dania. Tak, tu mogło być coś pieczone. Chleb lub różne potrawy. Winko zostało całe. 2013 rocznik. Także niezbyt stare. Dobra, idziemy gdzieś indziej, bo tutaj nie jest zbyt bezpiecznie. Widać mnie za bardzo. Jeszcze mamy tutaj jakieś miejsce, pomieszczenia. Zobaczcie, ile elektroniki. Restauracja jest ogromna, połączona z domem. Tu były chyba toalety. Dobra. Niezła kosa. Produkt hiszpański. Veterano. Nie wiem co to, ale ma 30%